Cześć moi kochani, wiem, że już jest późna pora, jest niedziela, u mnie jest 21, u was w Polsce zapewne 22, kiedy to nagrywam, ale zaczynają wychodzić na światło dzienne potwierdzone już informacje co do nowych rzeczy w następnym update'cie. Czyli święta zapowiadają nam się ciekawie, a to bardzo się cieszę, ponieważ 16 grudnia zaczynam wolne do 7 grudnia. Po świętach mam zamiar dużo streamować, więc będzie co grać, co będzie testować. Pamiętacie ostatni mój film o przeciekach, że wypłynął na App Store baner, dwie nowe karty, tak, są dwie nowe karty. Z tego co mi tutaj Zielak niedawno podesłał, gdzieś w internecie znaleźć, że ma być to niby Mini Sparky i El Blastero, takie nazwy, że to będzie epicka i rzadka karta Rare. Zobaczymy, czy to się potwierdzi w ogóle, bo jeszcze nie ma żadnych oficjalnych informacji. Z oficjalnych informacji mamy na pewno właśnie takie coś ze strony z Supercella, a dokładnie z Twitcha ja to ściągnąłem, że będą nowa karta nadchodzi. To są jakieś kule, czy do muszkietu, czyli jest możliwe, że wyjdzie jakiś muszkieter albo muszkiet, jak on będzie się nazywał, zobaczymy. Czyli jest pewne, że po obrazku, że to będzie właśnie jakiś, tym bardziej z tym wyciekiem jest to powiązane, że będzie to jakiś muszkiet, coś co będzie strzelało, zobaczymy jak to będzie się nazywało. Dobra, kolejny właśnie tak jak wam mówiłem, ten mini Sparky niby. To chociażby ten pilot, ten joystick mogłoby świadczyć o tym właśnie, że ten mini Sparky wyjdzie, że coś takiego będzie. Ja tutaj sobie spoglądam na monitor z boku. Zobaczymy co to będzie. Piszcie w komentarzach w ogóle, co wy uważacie. Ja wiem, że to później porze film rzucam, może zapewne rano to obejrzycie lub po południu, ale są już informacje powoli, wypływają oficjalnie coś, że będą. Czyli na pewno no, mamy potwierdzone, że będą dwie nowe karty. Oprócz tego, że dwie nowe karty, to będzie jeszcze nowa chciałem powiedzieć właśnie nowa arena. I tam już widziałem, rzuciłem na YouTubie posta, i widziałem, że ktoś pisał Electro Arena i po tych kablach właśnie można sądzić, że to będzie Electro Arena. Zobaczymy, gdzie ją wcisną. Czy ją wcisną gdzieś między 10 a 11, a może to będzie gdzieś wyżej wciśnięta, może legendarna będzie przesunięta znowu. Zobaczymy. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Są tak jakby patrzeć właśnie dwie karty potwierdzone. Tylko nie wiadomo jeszcze jakie do końca, że będą dwie nowe karty i będzie nowa arena. Ja czekam, telefon jest gotowy cały czas, Twitcha śledzę, Clash Royale'a i będę was informował, jeżeli zbiorę więcej materiałów, będę coś miał jakieś dokładniejsze przecieki, bo teraz troszeczkę Supercell zmienił politykę publikacji informacji na ten temat, więc zobaczymy co to będzie, czy przecieki, które są, się potwierdzą, czy nie. Piszcie co wy wiecie, wklejajcie linki, ja chętnie zobaczę, bądźcie moimi informatorami, moimi uszami, oczami, informujcie mnie, a ja będę to wszystko sklejał. No a tym na razie życzę wam miłej nocy, jeżeli to oglądacie wieczorem, albo miłego dnia, jeżeli dobrego dnia, udanego, jeżeli to oglądacie rano. W zależności kiedy oglądacie, nieważne. Życzę wam powodzenia, trzymajcie się.